Podłączymy. Dzień dobry. Zaczynamy naszego live'a o nieruchomościach przy kawie. Dzisiaj w języku polskim. Mam nadzieję, że co tydzień w piątek o 12:00 według czasu Nowego Jorku będziemy rozmawiać o nieruchomościach. Jeżeli ktoś będzie chciał z kolegów pośredników z Polski albo ze Stanów dołączyć, zapraszam. Też osobiście zapraszam. Może według tego, że to jest po raz pierwszy taki event, to niektórzy się nie, nawet może boją się, może nie rozumieją, o co chodzi, bo jest to nawet dla rynku Stanów Zjednoczonych coś nowego. Nie widziałem, żeby ktoś takie robił na stałe online spotkania. Także zobaczymy, jak to pójdzie. A na razie witam wszystkich, kto dołączył i kto dołączy. Pół godzinki porozmawiamy o nieruchomościach. Dlaczego przy kawie? No bo zwykle pijemy kawę na spotkaniach. Online to już możecie sobie kawę sami jakoś załatwić. A dzisiaj chcę tak ogólnie Wam powiedzieć, pracuję jako pośrednik w obrocie nieruchomościami w New Jersey. To jeden ze Stanów w Stanach Zjednoczonych, obok Nowego Jorku, niedaleko. Mieszkam w miasteczku Chatham, to jest co pół godziny, może 30 minut pociągiem od Nowego Jorku. Dlatego, jeżeli chodzi o nasz taki rynek, wyróżnia go kilka takich cech. To pierwsze to jest bliskość Nowego Jorku i dużo ludzi mieszka w naszej okolicy, pracuje w Nowym Jorku, na Manhattan albo gdzieś w sąsiednich rejonach miasta. Do Penn Station od nas, jak mówiłem, już 30-40 minut, zależy z jakiego miasteczka, pociągiem. Pociąg komfortowy, taki jak metro na przykład. Jeżeli chodzi w ogóle o komunikację, to z Brooklyna na Manhattan w Nowym Jorku jechać można 40 minut, tak samo jak i od nas. Także różnica polega na tym, że na naszych terenach nieruchomość jest tańsza niż w Nowym Jorku, jak wynajem, tak i jeżeli mówimy o zakupie. I druga różnica jest taka, że mamy więcej przestrzeni, zielone tereny, nie tak jak kamienne dżungle w miasta. Także nasze klienci to najpierw ludzie, które albo przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i wolą mieszkać na bardziej spokojnych, zielonych terenach, a nie w centrum miasta. Druga grupa klientów to te, które uciekają już z miasta, mają małych dzieci albo już taki wiek zbliżający się do emerytalnego, i oczywiście mieszkać na świeżym powietrzu bardzo lepiej niż w mieście. Także takie dwie duże grupy klientów: albo ktoś, kto przyjeżdża do naszego stanu i chce mieszkać obok Nowego Jorku, albo ktoś, kto z Nowego Jorku przebiera się na, szuka więcej przestrzeni. No bo wiadomo, że własny budynek to co innego niż mieszkanie. I jeżeli ktoś ma małe dzieci albo dzieci w wieku szkolnym, to jedną z cech stanu New Jersey to jest to, że cześć Tomasz, to jest to, że mamy tu bardzo dobre szkoły według rankingu w Stanach Zjednoczonych, jedne z najlepszych szkół, i dużo ludzi z całych Stanów, kto chce swoich dzieci jakoś podszkolić przed pójściem na uniwersytet na przykład albo do koledżu, to wolą pomieszkać jakiś czas, kilka lat w New Jersey, w naszych okolicach, dlatego że tu jest dobre szkoły i szanse dzieci na takie dobre towarzystwo i szanse na to, że
dalej pójdą na uniwersytet, te są większe. Także są grupa klientów, które przyjeżdżają tu z dziećmi w wieku 14-15 lat i mieszkają tu kilka lat, zanim dzieci pójdą na uniwersytet, potem wyjeżdżają. Albo jeżeli zwykle amerykańskie rodziny mają kilka dzieci, także mieszkają tu około mniej więcej 10 lat, zanim pokolenie takie od 10 do 16 lat się wyuczy i zatem rodzice wyjeżdżają z powrotem albo do stanu, z którego przyjechali, albo już też zauważyłem taki trend, że z New Jersey dużo ludzi wyjeżdża na Florydę albo do Kalifornii, gdzie jest bardziej cieplej i tańsze podatki, jeżeli chodzi o podatek na przykład na nieruchomość i w ogóle tańsze nieruchomości niż w New Jersey. Także jest taki trend, jeżeli chodzi o nasz rynek. Z ostatnich statystyk w maju mieliśmy tu w moich okolicach Chatham, Summit, Millburn, Livingston. Mieliśmy około 700 domów na sprzedaż, z których w tej chwili około 400 jest pod kontraktem, czyli już w stanie podpisania umowy wstępnej. Także średnio teraz na naszym rynku budynek 2-3 miesiące znajduje się. Dokładnie to 51 dzień w tej chwili. Od momentu, jak się pojawia i do momentu, jak jest podpisana umowa przedwstępna. Nie wiem, jak w Warszawie, może skąd przyjechałem właśnie, może na następnego live'a zaproszę kogoś z pośredników z Warszawy, żeby porozmawiać, jaki teraz jest rynek właśnie w Polsce, w Warszawie, na moim ulubionym Wilanowie, co się dzieje. Już dawno tam nie byłem osobiście, także jestem ciekaw, co tam się dzieje. Jeżeli chodzi dalej o nasze statystyki i cyfry rynkowe, no teraz mamy najniższą stawkę hipoteczną za ostatnie chyba kilka lat, około 4%, poniżej trochę, i mamy dużo nieruchomości na sprzedaż, także teraz jest taka sytuacja rynkowa, że dla tych, kto chce kupić albo po raz pierwszy, albo po prostu przenosi się i chce kupić dom, jest bardzo dobra sytuacja, bo można liczyć na tani kredyt z jednej strony, z drugiej strony na rynku jest z czego wybierać. W czerwcu jest chyba najwięcej nieruchomości, jeżeli w porównywaniu do roku. Najwięcej nieruchomości na sprzedaż i na zakup. Jeżeli chodzi o wynajem, to w tej chwili kończy się rok szkolny w czerwcu i podejrzewam, że w czerwcu, w lipcu będzie najwięcej nieruchomości, która będzie dostępna, jeżeli chodzi o wynajem, bo odbywa się rotacja i jakieś rodziny wyjeżdżają, bo dzieci się skończyły szkołę, a jakieś na odwrót przyjeżdżają, także gorąca pora teraz jest i w czerwcu, w lipcu oczekujemy taki gorący okres. No, co jeszcze powiedzieć, średnia nieruchomość, średni dom w naszym stanie, w New Jersey i tym bardziej w mojej okolicy, w moich rejonach, na moich terenach, to około 870 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o amerykański rynek ogólny, to średnio dom kosztuje około 300 tysięcy dolarów. Także jak widać, ten nasz rejon New Jersey, ten market jest droższy od średnio od innych stanów, że tak powiem, według całych Stanów Zjednoczonych. Hej, cześć. Jeżeli ktoś ma pytania co do
nieruchomości w Stanach, albo tym bardziej w stanie New Jersey, chętnie odpowiem. Według tego, że są długo zapytań o wynajmie. Pijemy kawę, pamiętacie? Według tego, że są dużo pytań o wynajmie, to dla tych, kto po raz pierwszy przyjeżdża do Stanów i chce wynająć nieruchomość, główne kilka rzeczy to, żeby wynająć dobrą nieruchomość, musimy udowodnić jakby możliwość opłacania takiej nieruchomości. Zwykle to jest wyciąg bankowy, na którym na lokacie na przykład jest środki, które pozwalają zapłacić za rok wynajmu, albo jest list od pracodawcy, że on w jakiś sposób zapewnia, że najemca jest w porządku i ma wystarczająco środków dla tego, żeby wynajmować w jakimś budżecie nieruchomość. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, trzeba udowodnić, że jesteście w Stanach Zjednoczonych legalnie, bo są osoby, które przyjeżdżają jako turyści i potem zaczynają tu coś, jak mówią po polsku, kombinować, żeby zostać na dłużej. No z tym mogą być problemy, także porządne landlordy albo właściciele nieruchomości szukają takich najemców, które by zapewnili im komfort i spokój, a nie żeby mieć z nimi dalej jakieś problemy. Także na to trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chcecie wynająć dobrą nieruchomość w dobrym rejonie. Oczywiście, że są różne warianty. Na razie pytań nie ma, także idziemy dalej według naszego planu. Ja też będę opowiadać o tym, co się dzieje na naszym lokalnym rynku, jeżeli chodzi w ogóle o takie życie prywatne jakieś, co tu się dzieje. I w tej chwili, tak samo chyba jak w Polsce, oczekujemy, w niedzielę ma być tak zwany Dzień Ojca, czyli święto. Mieliśmy kilka tygodni temu Dzień Mamy. Teraz mamy Dzień Ojca, Dzień Matki, ja już nie pamiętam, jak to po polsku powiedzieć. Dzisiaj mamy, w tą niedzielę mamy Dzień Ojca, także taki weekend świąteczny, można powiedzieć. No, przekłada się to na to, że są jakieś eventy, które przyciągają uwagę albo zapraszają rodziny i chcą jakoś jakieś pozdrowienia zrobić specjalne dla ojców, ale generalnie to zniżki, cześć Jarek, generalnie to zniżki dla ojców na różne prezenty i towary, które można kupić w sklepach, w shopping mallach albo w sklepach osobnych, także marketingowe święto raczej. I jeżeli chodzi o coś większego, to prawie za miesiąc, trochę mniej, 4 lipca będziemy mieć Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych i mam nadzieję, że pokażę Wam, co tu się dzieje, jak świętują Amerykanie swoje największe, można powiedzieć, święto. I tu w Livingston ma być wielki taki firework. Mam nadzieję, że odwiedzę ten event i pokażę Wam, jak to wygląda, bo najpierw to dużo, dużo, dużo takich eventów dla ludzi, food trucks, czyli jarmarki różne robią z jedzeniem, nawet nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, czyli oprócz tego, że będziemy rozmawiać o nieruchomościach, jeszcze będę Wam pokazywać życie w Ameryce, jak to wygląda, takie przeciętne soboty, niedzielę, co tu się dzieje. Ja na przykład jutro mam open house, według tego, że jest w niedzielę Dzień Ojca. Większość tak zwanych eventów, domy otwarte dla potencjalnych kupców, odbędą się jutro w sobotę, także jutro pracujemy. Zwykle pośrednicy pracują w weekendy.
Jutro pracujemy, mamy open house, także pokażę, może zapiszę jakiś filmik i pokażę, jak to się odbywa już w niedzielę albo w tygodniu. Udostępnię na moich stronach na Facebooku. Jak widzę, na razie pytań nie ma. Także idziemy dalej. Co jeszcze wam dzisiaj chciałem powiedzieć? Według cen, stawek hipotecznych powiedziałem, jeżeli chodzi w ogóle o rynek cenowy, to eksperci oczekują, że ceny wzrosną do końca roku, nieznacznie, może na poziomie 1 albo kilku procent. A jeżeli chodzi o nasz rynek Chatham i okolice, to w tej chwili jest wzrost około 1,5% średniej ceny za dom. I jeżeli chodzi o większy okres, na przykład ostatni rok, to ceny około 1% niższe niż na przykład rok temu, ale czyli taki w długoterminowym okresie rocznym albo więcej mamy trochę spadek cen, ale jeżeli chodzi o czerwiec w porównywaniu do maja, to ceny teraz idą w górę. Nieznacznie, ale idą. Dzisiaj mi nie pomaga kolega w pracy, także samodzielnie próbuję zapisywać, nagrywać tego live'a i na Facebooku na obu stronach. Jeszcze będę próbował dodać to na YouTubie później. Teraz muszę być w słuchawkach, ale myślę, że następnego razu już będzie jakoś to bardziej technicznie prawidłowo zrobione. Jeszcze planujemy pokazywać nasz live na LinkedIn. Musimy też dołączyć specjalny program, żeby można było to odtwarzać jednocześnie na kilku platformach. Pijemy kawę, rozmawiamy o nieruchomościach. Kto do nas dołączył? Cześć, Ira. Dzisiaj nasz live po polsku, czyli ja rozmawiam po polsku dla polskiego społeczeństwa, że tak powiem. Środa jest w języku rosyjskim i mam nadzieję, że w niedzielę będziemy robić takie live po angielsku. Zaplanowaliśmy po pół godziny, jeżeli nie ma pytań, nie ma jakichś specjalnych informacji, to pół godziny i kończymy, bo godzina, jak się okazało, to trochę długo. Bardzo dobrze, Iryna, że ty rozumiesz. Ale jak się okazało, to niedużo są ludzi, które rozumieją po polsku i po rosyjsku. Także robimy dwa osobne live'a, no i trzy, bo wiadomo, chcę wyuczyć się angielski i dla mnie to jest takie wyzwanie, żeby robić live'y po angielsku i w ogóle język angielski muszę tu wyuczyć przynajmniej, będąc w Stanach. Dobra, jeżeli nie ma pytań, to ja będę pracować i jeszcze 10 minut z wami, także możecie udostępnić informacje albo zaprosić waszych znajomych, jeżeli ktoś jest ciekaw do nieruchomości w Stanach Zjednoczonych albo w New Jersey, zapraszam. No tak, języki trzeba uczyć.
No następny raz chyba jakieś dowcipy trzeba przygotować na takie momenty, kiedy jest pauza w rozmowie. Chciałbym, żeby to była rozmowa, a nie taki monolog, ale mam nadzieję, że na drugi raz już będzie nam łatwiej. Zaproszę kilka pośredników, jeżeli ktoś będzie mieć czas, żeby porozmawiać przez telefon. Jest taki trend, że z New Jersey, jak mówiłem, wyjeżdżają do Kalifornii albo na Florydę emeryci miejscowi, także może porozmawiam z kimś z pośredników z Florydy albo z Kalifornii na temat różnicy w cenach, w rynku, w podatkach, jeżeli chodzi o nasze stany i jak to się wygląda. Jak już mówiłem, w tą niedzielę mamy Dzień Ojca, także większość domów, które są dostępne dla oglądania, tak zwane open house albo domy otwarte, ten weekend robiony jutro, w sobotę, ja będę miał dom otwarty w takim fajnym domu, trochę już starszym, ale bardzo dobra okolica, New Providence, także jutro wam, kto będę chciał, pokażę albo zrobię nagranie, jak wygląda open house w Stanach Zjednoczonych. Zwykle to niczym się nie różni od tego, co my robiliśmy kiedyś w Polsce. Jedyna różnica to to, że jeżeli w Polsce, w naszej okolicy mógł być jeden, dwa domy otwarte, to tu w jakimś tam w krótkim diapazonie cenowym można odwiedzić do 10 domów w ciągu jednego dnia, żeby zobaczyć, porównać, jak oni wyglądają. I dla kupców to jest taka możliwość przyjechać, zobaczyć okolice, zobaczyć lokalizację i zobaczyć kilka domów jednocześnie, bo no wiadomo, wszyscy pracują i nie ma tak, że kiedy chcesz, można pojechać i zobaczyć dom. Także bardzo popularne tu takie eventy jak domy otwarte. Dobra, jeszcze kilka minut z wami. Jeżeli nie macie pytań, to pozdrowienia, dobrego wszystkim weekendu, miłego. Ojców pozdrawiam z Dniem Ojca. Nie ma komentarzy, dobrze. No może jeszcze opowiem trochę o stanie New Jersey, bo w poprzednich live'ach to opowiadałem trochę, ale po rosyjsku. Czym różni się nasz stan? Jest zielony, duża fajna natura, jest wyjście do oceanu, jest góry, są góry, także w ciągu jednego dnia można poopalać się na oceanie i pojechać w góry, pospacerować lasem, oczywiście odwiedzić jakieś sklepy, restauracje, kawiarnie, jest tu tego mnóstwo. Są dużo różnych atrakcji, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy pokażę wam jakieś ciekawostki z naszego stanu, takie turystyczne może jakieś atrakcje. Stan nie jest jakimś tam najtańszym albo najdroższym, ale może w czołówce najdroższych stanów w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o podatki, o koszt życia. Blizość do Nowego Jorku. Mamy tu trzy duże lotniska, do których można się dostać w ciągu do jakiegoś 20 minut, do jakiegoś w ciągu 2 godzin. Także taki komunikacyjnie bardzo dobra lokalizacja. Jest też obok nas Morristown, prywatne lotnisko dla mniejszych samolotów, z którego korzystają dużo
zamożniejszych klientów, także też taka atrakcja ciekawa. Historycznie stan jest znany według rewolucji amerykańskiej. Kilka prezydentów pochodzi z naszych okolic. Może później, jeżeli jesteście ciekawi do takich historycznych informacji, to dajcie znać w komentarzach. Przygotuję coś ciekawego na następnego live'a. Ale generalnie to chciałbym rozmawiać o nieruchomościach i o tym, co się dzieje u nas, u was, jeżeli chodzi o rynek. Jest tu rynek bardziej dynamiczny niż na przykład w porównywaniu do rynku warszawskiego. Więcej statystyk, więcej informacji. Nawet system MLS, który już tam, z którego też korzystam w Warszawie, tu jest trochę bardziej rozbudowany, więcej funkcji ciekawych, więcej informacji i więcej narzędzi. Także praca pośrednika w nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych trochę się różni niż na przykład w Polsce. Niektóre rzeczy były dla mnie takim zaskoczeniem. A wracając do stanu New Jersey, jak mówiłem, dobra lokalizacja, dobra komunikacja, dobre szkoły, także stan jest takim jednym z najpopularniejszych, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Dla nas, dla mnie osobiście, kiedy wybieraliśmy, gdzie zamieszkać w Stanach, no, rozmawialiśmy o kilku takich punktach. Seattle, Los Angeles, Miami, Nowy Jork. Wybraliśmy okolice Nowego Jorku. Akurat z punktu widzenia tego, że jest tu bardziej lepsze warunki dla lepsze szkoły i więcej szans dla dzieci trafić do lepszego uniwersytetu albo do koledżu. Bo oprócz tego, że nauka jest płatna, jeszcze trzeba odpowiednie egzaminy złożyć i odpowiedni ranking albo, jak to mówią, GPA, czy odpowiedni ranking mieć, żeby mieć dostęp w ogóle do egzaminów na uniwersytet jakikolwiek. Daniel Scott do nas dołączył. Rozmawiamy po polsku dzisiaj. Po angielsku będziemy, mam nadzieję, w niedzielę. Także już będę na dzisiaj chyba kończyć. Także co piątek rozmawiamy o nieruchomościach przy kawie. Jeżeli macie pytania, możecie pisać w Messengerze, w komentarzach. Ja będę odpowiadać co piątek 12 nowojorski czas. Zapraszam. W środę rozmawiamy po rosyjsku, a w niedzielę mam nadzieję po angielsku. Tak podzieliliśmy te nasze live'y. U mnie na dzisiaj prawie wszystko. Jeżeli nie macie pytań, miłego weekendu, wszystkich pozdrawiam. Papa. Będziemy odłączać powoli.